Dzień dobry. Rano, 10 chyba, w sobotę, 7 października. A jeśli 7 października, to ja właściwie jestem zupełnie gdzie indziej, a nie w Państwa domach i nie w siedzibie Egmontu, tylko jestem na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. A Państwo, mam nadzieję, myślę już o tym, żeby do tej Łodzi pojechać, a może są w drodze na festiwal i oglądają mnie gdzieś tam na małym ekraniku. Dzisiaj właśnie o festiwalu. Oczywiście wiem, że część z Państwa obejrzy ten filmik w przyszłym tygodniu, no i wtedy będzie to musztarda po obiedzie, ale jednak mam nadzieję, że namówię część z Państwa, żebyście jeszcze w te samochody, pociągi i autobusy wsiedli i pojechali do Łodzi na festiwal, ponieważ trwają 2 dni, sobota, niedziela, mnóstwo atrakcyjnych spotkań w sobotę po południu, mnóstwo atrakcyjnych spotkań w niedzielę, więc nawet jeśli teraz właśnie w tym momencie wpadniecie na pomysł, a może by tak pojechać do Łodzi, to zdecydowanie warto to zrobić. No, największe święto komiksu polskiego i międzynarodowego w Polsce, oczywiście jak co roku. Mamy dużo targów, dużo różnego typu imprez popkulturowych, ale Łódź to nasza Mekka, więc i Egmont tam jest i wszystkie osoby, czy prawie wszystkie osoby, które się zajmują komiksami w Polsce, tę Łódź odwiedzają. Przyjeżdżajcie. W szczególności, że w tym roku wraz z festiwalem otwiera się jeszcze jedna ważna instytucja, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, o Muzeum Komiksu po prostu, więc myślę, że wizyta na festiwalu może zostać połączona z wizytą w tym obiekcie. Nie byłem jeszcze, nie wiem, ale zapowiada się z tego, co tam opowiadali jego budowniczowie, bardzo, bardzo interesujące. No mam nadzieję, że się dopchacie, bo pewnie kolejki będą spore. Egmont jak zwykle na festiwalu łódzkim z bardzo mocnym programem, mocną reprezentacją. Będziemy mieli 2 stoiska, jedno głównie z komiksami, jedno w części planszówkowej z grami planszowymi. No, przyjeżdżają autorzy, którzy rysują komiksy wydawane przez Egmont, mistrz Grzegorz Rosiński, o nim za chwilę, ale cała ekipa torgalowa, bo muszę powiedzieć, że Muzeum Komiksu to Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej otwiera swoje podwoje, jednocześnie otwierając wielką wystawę, wystawę twórczości Grzegorza Rosińskiego, więc w związku z tym i sam Grzegorz i ludzie, którzy przy Torgalu pracują teraz, do Polski przyjechali. Będziecie mogli spotkać w Łodzi Robina Rechta, scenarzystę i rysownika tego świetnego one-shota Żegnaj Alicjo. Będziecie mogli spotkać rysownika rysownika, który aktualnie kontynuuje Torgala, myślę, że w bardzo, bardzo fajnym stylu. W Łodzi też będziecie mogli kupić najnowszy i ostatni już tom z serii Młodzieńcze Lata, więc ten super mocny pakiet wokół torgalowy, na to Was zapraszam. Ale też mamy w Łodzi wiele innych spotkań, gdzie rysownicy Egmontu będą obecni. Mamy panel o komiksie dla dzieci. Tam Berenika Kołomecka, autorka Liska i Dzika. Tam Maciek Kur, scenarzysta Lila i Puta, nowy scenarzysta Kajka i Kokosza. Nie będzie Piotrka Bednarczyka, rysownika. Ważne wydarzenia w jego życiu. Piotr, pozdrawiamy i ściskamy kciuki. A będzie też Magda Kania, rysowniczka Delishi. Będzie także panel o komiksie historycznym i tam z kolei twórcy naszej serii Brad, Marek Oleksicki, Tobiasz Piątkowski. Przypominam, że premiera pierwszego tomu, drugiego cyklu tej serii właśnie się odbywa. Więc mnóstwo zagranicznych gości, mnóstwo polskich autorów, nie tylko z Egmontu oczywiście, spotkania, panele, autografy. Planujemy też tam tradycyjne spotkanie poświęcone planom wydawniczym Egmontu na przyszły rok. W tym roku będzie prezentować Martyna Chrzanowska, nowy szef działu komiksów Egmontu. Na nie również serdecznie zapraszam i trzymam kciuki, żeby to fajnie Martynie wyszło. Nie mogę nie pokazać gry planszowej, choć trochę mówimy o komiksach, ale prapremierę na festiwalu będzie miała gra planszowa Delishi Wielka Imprezka, czyli gra planszowa w świecie serii Delishi. Kapitalna, świetna okładka. W środku karty z Delishiami. W środku specjalny komiksik narysowany do tej gry.
planszetki. Celem gry jest, celem gracza w grze jest zdobycie jak najwięcej punktów sławy przy dostarczaniu żywności na trzy imprezki, które Delicie sobie organizują, więc jeśli jesteście fanami serii Delicie, po prostu tę grę musicie mieć, a jeśli lubicie dobre gry planszowe, to warto również ją mieć, a nie słyszeliście wcześniej o komiksie Delicie, bo to naprawdę bardzo dobra gra. Reguły stworzył Rainer Knizia, do 6 osób, bardzo interaktywna, mnóstwo rywalizacji, naprawdę fajny tytuł growy, niezależnie od tego anturażu i w obcym języku mówiąc, outfitu Delisiowego. Ja także będę obecny na targach. Mam nadzieję, że większość z Państwa to cieszy. Będę miał przyjemność poprowadzenia dwóch spotkań. Jedno Kajko i Kokoszu. Dziś sobota o 14:00 o Złotej Kolekcji z gośćmi, którzy przy tej Złotej Kolekcji pracowali. Arkiem Salomońskim, Krzysztofem Janiszem, będzie Paulina Chlista. Ale także na tym spotkaniu opowiem Państwu o naszych najbliższych planach na rozwój linii Kajko i Kokosz, pokażę różne niespodzianki, więc to jest pierwsze, a drugie zapraszam na 16:00, już do mniejszej sali, tak, człowiek przestał być dyrektorem, to już go przerzucają do mniejszych sal, ale nie narzekam. Nie narzekam. I tam opowiem Państwu, tak, pozdrawiam serdecznie moich fanów na listach dyskusyjnych, tam opowiem o tym, jak zbudowałem rynek komiksów w Polsce. O tym będzie ta moja druga prezentacja o 16:00. Na 18:00 Martyna opowie o planach wydawniczych Egmontu na przyszły rok. No i taką proponuję Państwu jeszcze wspomnieniową zabawę. Pamiętacie, jakie są Wasze ulubione strony, kadry, sceny z Torgala? Ja wybrałem 5 dla Państwa dzisiaj. Tych, które pamiętam, kiedy je czytałem, jakoś mi tam szczególnie utkwiły w głowie i sprawiły, że wracałem i wracałem do tych komiksów, ale też trochę przeraziły, bo pierwszą z nich to była plansza z Legend Polskich z baśni o Popielu. Pamiętacie tę scenę, jak zła żona Popiela truje wujów? No, dla kilkulatka szokujące. Druga scena, drugi kadr, strona, ale kadr częściowo to kadr z Torgala już z relaksu. Ta scena, w której Gandalf, Torgal walczą z Baldami. To była ilustracja na okładce, potem w środku w komiksie. To taka okładka, taki kadr, który zmienia w ogóle myślenie o komiksie. Tym, czym on może być, tym, jak może wyglądać, tym, jak można rysować. Wiem, że nie jest to tylko moje wspomnienie, kilku rysowników komiksowych tej średniej generacji mówi, że to właśnie ten obrazek ich też kształtował. No, kolejna strona to taka strona ze Szninkla, którą pewnie wszyscy czytelnicy Szninkla pamiętają. Na chwilę ona tutaj mignie z boku, na chwilę tylko. Ciekawa rzecz. W czasach, kiedy ukazał się Szninkiel, kiedy komiksy kojarzono zwykle z czymś dla dzieci, no i ten Szninkiel wylądował w różnych bibliotekach na półkach, chodziły pogłoski o tym, że panie bibliotekarki czy panowie bibliotekarze wyrywają rzeczone strony ze Szninkla. Teraz słyszałem z kolei, że strony są te bardzo niepoprawne politycznie, więc ta cenzura i te takie myślenie o tym, co wolno, a czego nie wolno, zatoczyło jakiś dziwaczny krąg. No niemniej Szninkiel ten jest z najciekawszych i najlepszych komiksów w ogóle europejskich historii, a też chyba jeden z najważniejszych w dorobku samego Grzegorza Rosińskiego. Na ta strona wszyscy ją lubimy, prawda? Kolejny kadr, a w zasadzie cała strona, a ten kadr w szczególności pochodzi z Torgala znowu, z komiksu Alino. Ta stroniczka, na której Aricja okazuje się też zombifikowana. No przerażające. Po prostu jak kilkoma kadrami, kilkoma kreskami, nawet bez tekstu specjalnie pokazać grozę, to Grzegorz zrobił znakomicie. A ponieważ miało być 5, to jest i 5. Zgadnijcie, z którego albumu. To też strona z Torgala, a lubię ją dlatego, że mam jej oryginał. Kiedyś Grzegorz Rosiński odwiedził mnie na urodzinach, bo mam urodziny 13 października i czasami to się pokrywało z festiwalem w Łodzi. Wpadł do mnie na urodzinową imprezkę, no i podarował mi ten piękny prezent, no więc oczywiście jest to strona, która jest na mojej liście
top 5. A jakie są wasze ulubione strony, kadry, okładki z dzieł Grzegorza Rosińskiego? Piszcie na dole. To ciekawe chyba dla mnie i dla was może być. Powolutku kończymy. Daję znać, że w naszym sklepie przez kilka dni dodatkowe rabaty na komiksy o Torgalu, szczególnie duże na monografię Grzegorza Rosińskiego i tam jeszcze różne inne rabaciki sobie poznajdujecie, więc poszukajcie tego w naszym sklepie. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się na Festiwalu Komiksu w Łodzi, czyli dziś. Do zobaczenia, do usłyszenia.